MMA News Artur Brezowski. Artur, no wypadł ci zawodnik teraz w Pionkach. Co tam się wydarzyło, że nie zawalczysz na TFL-u? No niestety dowiedziałem się, że mój przeciwnik, jakim miałem w stocie 25 maja walkę, zmienił decyzję i przyjął walkę na oktagonie. Więc teraz nie mam rywala i chyba raczej nie zawalczę tam. Powiedz mi, w takim układzie szukaliście walki, żeby ten okres przygotowawczy twój nie poszedł na marne? Tak, było tak, że jak dowiedziałem się, próbowaliśmy, teraz w Krakowie też będzie gala akurat 25 maja, wieczór walk SWD4 i tam była taka alternatywa, był przeciwnik, który też szukał rywala, ale napisali do niego i powiedział, że nie, niestety nie. Najwidoczniej widział twoje ostatnie walki z TFL-a. Tak naprawdę nie wiem, bo na internecie, na YouTubie nie ma moich walk i nie wiem przez to. Może na tym zobaczył dwie wygranych przed czasem i nie wiem. Jakie masz plany? Jeżeli się nie uda zawalczyć teraz, to kiedy następnym razem planujesz wejść do oktagonu? No, na razie odpoczywamy, będzie więcej czasu na jakieś poprawienie swoich blendów. Będę poprawiać stójkę i zobaczymy. Myślę, że może lipiec, sierpień, wrzesień. Trenuję cały czas, jestem gotowy, tylko potrzebuję z 2 tygodnie na robienie wagi i mogę walczyć, nie ma problemu. Chciałbym cię zapytać teraz tak naprawdę o management. Jak ci się układa współpraca z prospektem? Tak naprawdę jest dobrze cały czas. To się rozwija, nie? To my tylko jakby zaczynamy i staramy się pokazać się w Polsce i w innych państwach, na przykład ostatnio w Słowacji też wygraliśmy, więc myślę, że będzie dobrze. Szuka Mateusz wam zawodników, jest twoim matchmakerem, czy bardziej dba o twój wizerunek? Stara się i to, bo na przykład jak jest naszym menedżerem, szuka tam walk, dogaduje się z różnymi organizacjami i stara się jakby zrobić nas trochę bardziej medialnymi takimi, nie? Żeby ludzie nas taki znali, nie? I myślę, że daje radę sobie. Jaką dostałeś informację zwrotną, jeszcze pociągnę trochę tego TFL-a w 17 w Pionkach, od Jacka, jak ci wypadł ten zawodnik? Szukał kogoś ci na siłę, czy niekoniecznie? Rozmawialiśmy z nim kilka dni temu i powiedział, że raczej nie, że ciężko naprawdę tak znaleźć, bo jest mało czasu i niestety, przygotowanie, wszystko było, ale niestety nie zawalczy chyba. Szykuje cię w takim układzie na kolejne gale? Jacek bierze twoje nazwisko pod uwagę w dalszym rozwoju twojej kariery w Thunder Strike'u? Tak, rozmawialiśmy z nim, że w listopadzie chyba będzie gala w Lublinie. Była taka rozmowa, że jak wygram teraz tutaj, to będzie możliwość zawalczyć o pas z Marcinem Skrzekiem, ale teraz nie wiem, pogadamy z nim, tak jak ja wypadłem, ja nie walczę, Marcin zawalczy, wiem, że on nie walczy w 7-0, tam jest waga dogadana, więc zobaczymy co będzie, ale chciałbym zawalczyć w Lublinie, nie? Dla swojej publiki, myślę, że dużo osób by przyszło do nas. No tam u Marcina jest taki catchweight 74, więc trochę dziwna waga dla mnie, no ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Artur, na sam koniec powiedz mi, pukają inne organizacje do ciebie, żebyś się bił gdzieś dalej? Jak wygląda w ogóle sprawa kontraktowa z Jackiem? Jeżeli ci wypada walka u niego, czy możesz walczyć bez problemu dla innych organizacji? Na razie podpisanego kontraktu nie mam, z TFL-em nawet. Na razie tak się my dogadujemy, na przykład, że miałem walczyć tu, potem w Lublinie. Różne organizacje odzywają się, nie? Ale staramy się
walczyć tak bliżej do nas, bo jak jedziesz gdzieś daleko, robisz wagę i to naprawdę ciężko i to widać po tym walce.